Księga Wyjścia, rozdział 34. Pan powiedział do Mojżesza: wyciosaj dwie kamienne tablice, podobne do poprzednich, a ja napiszę na nich te same słowa, jakie widniały na tablicach, które roztrzaskałeś. Przygotuj się, by o świcie wspiąć się na szczyt góry Synaj i stanąć przede mną na samym wierzchołku. Niech nikt nie wchodzi z tobą. Nie chcę też widzieć nikogo w obrębie góry, nawet owce i woły niech nie pasą się u jej podnóża. Mojżesz wyciosał dwie kamienne tablice, podobne do poprzednich, stał o świcie i wszedł na górę Synaj, jak mu Pan polecił, niosąc w dłoniach dwie kamienne tablice. Pan zstąpił w obłoku, stanął przy Mojżeszu i wypowiedział imię, które brzmi Pan. Pan przeszedł przed Mojżeszem, wołając: Pan, Pan, Bóg miłujący i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w miłosierdzie i prawdę, wierny w miłości wobec rzesz niezliczonych, gotowy przebaczyć winy, przestępstwa i grzechy, lecz niepobłażliwy, gdyż z win ojców rozlicza synów, wnuków, a nawet trzecie i czwarte pokolenie. Mojżesz pospiesznie oddał ukłon aż do ziemi, upadł na twarz i powiedział: Panie, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to zechciej jednak wyruszyć pośród Twojego ludu, mimo że jest to lud o twardym karku. Przebacz nam naszą winę i nasz grzech, byśmy nadal należeli do Ciebie. Bóg odpowiedział: Oto ja zawieram przymierze wobec Twojego ludu, dokonam takich cudów, jakie nie wydarzyły się w żadnym kraju i w żadnym narodzie. Cały lud, który Cię otacza, zobaczy dzieła Pana, a to, czego dokonam za Twoim pośrednictwem, będzie napawać grozą. Przestrzegaj tego, co Ci dziś nakazuję, gdyż to właśnie ja wypędzam przed Tobą Amorytów, Kananejczyków, Chetytów, Peryzytów, Hiwitów i Jebusytów. Pod żadnym pozorem nie zawieraj przymierza z mieszkańcami krainy, do której przybędziesz. W przeciwnym razie stanie się ono jakby sidłem zastawionym pośród was. Dlatego też zburzycie ich ołtarze, połamiecie stele i wyrąbiecie ich aszery. Nie wolno wam padać na twarz przed obcym bóstwem, gdyż ten, który nosi imię Pan Zazdrosny, jest naprawdę Bogiem zazdrosnym. Oto dlaczego nie wolno wam zawierać przymierza z mieszkańcami ziemi obiecanej. Oni lubieżnie czczą swoje bóstwa i składają im ofiary. Mogą więc was zapraszać do siebie i będziecie musieli jeść mięso ich ofiar. Moglibyście też wziąć ich córki na żony dla waszych synów, a one, ponieważ czczą obce bóstwa, skłoniłyby waszych synów do oddawania lubieżnej czci innym bogom.